Dzień dobry, jesteśmy w Galerii Brutowiska. Ja nazywam się Grzegorz Zubel, to jest moja żona Marta Zubel. Witam wszystkich. Jest to galeria Stare Kino. Stare kino dlatego, że kiedyś tutaj mieściło się kino w latach 80. do 92 roku. A my stworzyliśmy w tym miejscu galerię, gdzie wystawiamy prace swoje i artystów z Bieszczadów i z Podkarpacia. To miejsce stworzyliśmy z pasji do sztuki. Oboje jesteśmy z wykształcenia artystami. Także jakby ta sztuka zawsze gdzieś była w naszych sercach i chcieliśmy stworzyć takie miejsce, które skupia twórców różnych, naszych przyjaciół, rękodzielników, artystów, hobbystów, którzy robią różne fajne rzeczy lokalnie, żeby promować bieszczadzką sztukę po prostu. Ja się zajmuję ceramiką. Głównie to jest ceramika ozdobna, artystyczna, trochę użytkowa. Część rzeczy na zamówienia indywidualne, aranżacje wnętrz również z elementami ceramiki. Oraz też prowadzę warsztaty ceramiczne dla chętnych. A ja zajmuję się malarstwem. Jest to malarstwo olejne. Obrazy, które tutaj widać na ścianach w drewnianych ramach. Też zajmuję się drewnem i renowacją mebli. To są takie dwie dziedziny. No i też pomagam żonie w ceramice, w galerii. W projektach. Niektórych. Warsztaty organizujemy dla grup zorganizowanych. Są to osoby, zarówno dzieci, no, ja osoby niepełnosprawne. Tak, także jakby nie ma tutaj żadnych nie ma granic, ani wiekowych, ani umiejętnościowych jakichś. Bieszczady? Miejsce inspiracji bym to tak nazwał. Tutaj patrzysz za okno i widzisz pejzaże, widzisz góry, widzisz mgły i tak naprawdę to inspiruje i daje takie wytchnienie. Można powiedzieć, że w sezonie jest jakby intensywnie, jest dużo się dzieje, ale jest to miejsce, gdzie można spokojnie żyć. Są takie miejsca, gdzie człowiek może nie zobaczyć człowieka, ale spotka niedźwiedzia, wilka, rysia i inne zwierzęta. Myślę, że nie zamienilibyśmy Bieszczadów na inne miejsce, bo dobrze nam się tutaj żyje, jest tu spokojnie. Tutaj pracujemy, tutaj mamy przyjaciół. No i tu jest nasze serce, można tak powiedzieć. Tak. Jak pierwszy raz przywiozłem moją żonę do Lutowisk, to powiedziała, że wiozę ją do lasu. A później tak się stało, że nie chciała stąd wracać. Znaczy generalnie jesteśmy z Podkarpacia, natomiast w Lutowiskach jakiś czas temu tutaj kupiliśmy ten budynek starego kina i tutaj osiedliliśmy się już tak na stałe. Natomiast zawsze gdzieś jedną nogą w tych Bieszczadach byliśmy. Dokładnie. W każdej miejscowości można znaleźć rzeźbiarza, malarza, rysownika, grafika. Tak naprawdę rękodzielnika. Bieszczady jakby tworzą artyści, można tak powiedzieć. Jest w Bieszczadach coś takiego, że Bieszczady łączą. Tutaj artyści starają się wspierać, współpracować ze sobą, jakoś kooperować razem. Jest to takie fajne, bo przyjaźnimy się i nie jesteśmy konkurencją, ale współpracujemy razem. Tak, pracujemy razem, projekty różne robimy. Tak, można też powiedzieć, że połączyły nas w jakiś sposób jarmarki, targi, rękodzieła, które się odbywały właśnie na terenie województwa podkarpackiego z dużym nastawieniem na Bieszczady. Tutaj poznaliśmy te wszystkie osoby, z którymi no, po prostu się zwyczajnie przyjaźnimy i zaprosiliśmy ich do współpracy tutaj w naszej galerii. Jak otworzyliśmy galerię? Myślę, że każdy znajdzie coś tutaj dla siebie, bo mamy zarówno takie rękodzieło drobne dla dzieci, szyte zabawki, mamy szkło, mamy ceramikę, mamy malarstwo, mamy indywidualne aranżacje dla koneserów, projekty indywidualne dla osób, które, nie wiem, na przykład budują dom i sobie urządzają ten dom. Także dla każdego coś miłego. Skupiliśmy tutaj w naszej galerii nie wszystkich, może wiadomo, artystów, którzy tutaj coś robią w Bieszczadach, natomiast wybraliśmy te osoby, które wydają nam się ciekawe do zaprezentowania w naszej galerii i jakby współgra to wszystko też z naszymi rzeczami, które my sami tworzymy. Jeśli chodzi o właśnie taką personalizację, też jakby wychodzimy naprzeciw klientom i staram się robić rzeczy, które mogą jakby
pokazać też jakby indywidualność tej osoby i że ta osoba może być właśnie jakby wpisana też jakby u nas w galerii i stworzona jakby dla niej indywidualny projekt właśnie w magnesach czy w tabliczkach. Czy w tabliczkach z numerami na dom, czy w jakichś indywidualnych kafelkach z dedykacją na urodziny, na imieniny, na jakieś tam rocznice ślubu. I tego typu różne takie też. Czasami też możemy sami coś zaproponować, czasami kto klient podpowiada. Tak, jak najbardziej w takich konsultacjach. Każdy może u nas zamówić sobie rzecz, którą na przykład sam zaprojektuje i w miarę możliwości, jeśli to jest w naszych siłach do wykonania, to staramy się wykonać tę pracę, żeby jakby dostosować też jakby te zapotrzebowanie do klienta. Chcieliśmy bardzo serdecznie zaprosić wszystkich do naszej galerii Stare Kino, która mieści się w Lutowiskach. Po pamiątki, po rękodzieło, po sztukę, po rozmowę, po posłuchanie dobrej muzyki. Dokładnie, ale też zapraszamy właśnie po to, żeby mieć właśnie taki kontakt ze sztuką, z Bieszczadami, z tym, co tutaj jest dla nas najciekawsze i to staramy się pokazywać. I tutaj można to kupić, ale też tak samo można to obejrzeć, bo jest to miejsce otwarte i otwarte na kontakt ze sztuką.